Ja chyba bym iść na czworaka, to się wcale nie muszę czołgać. Lola idzie? No do tego trzeba wziąć. Którego? Tego. Kto tam z tymi ślubami poszedł do przodu? Chodźcie, chodźcie do przodu. Co, całe mają być? Zobaczmy, co po cztery. Kto tak robi? Kto to tak robi? Nie zmieści się! To wszystkie trzeba kręcić? A to już jest kręcone? Ktoś będzie przezywać. Dobrze, dobrze. Nikogo. Przeszliśmy ten kawałek i jesteśmy w chodniku nadścianowym, w ścianie numer 4. To jest ta ściana. Wystartowała w 1993 roku. Skończyła w czerwcu, dwa lata później w tym miejscu. Była to ostatnia zamykająca wydobycie w tym rejonie ściana wydobywcza. Dlatego dzisiaj jest przygotowana ściana do fedrowania, więc ściana o wysokości 1,70 m do 1,80 m. Przenośnik zgrzebłowy, który tutaj widzicie, był w tym pierwszej fazie bezpośrednio pod ścianą, przy samej ścianie wydobywczej. Górnicy na pierwszej zmianie wiercili na całej ścianie otwory strzałowe o długości 1,20 m albo 1,60 m, w zależności od tego, jakie stropnice tu stosowano, a różnie. I kiedy otwory były powiercone, załadowano materiał wybuchowy i z miejsca, gdzie byliśmy tam wcześniej, tam gdzie była ta tabliczka, miejsce odpalania, stamtąd odpalano te ładunki. W ten sposób ściana była urabiana na głębokość 1,20 m do 1,60 m. Ten węgiel, który był urobiony przy pomocy materiału, częściowo sam się ładował na przenośnik zgrzebłowy, a resztę trzeba było łopatami wrzucić na przenośnik i wytransportować ze ściany. Następnie na drugiej zmianie zazwyczaj budowano budynek, czyli przesuwano przenośnik ponownie do samej ściany, bo te 1,5 metra mniej więcej zostało urobione i trzeba znowu było przesunąć. Rabowano, czyli usuwano ostatni rząd stropnic, bo popatrzcie, tu jest, na przykład widzimy taką stropnicę stalowo-członową. Rabowano ten ostatni rząd stropnic i ostatnie stojaki i przebudowywano do przodu, bo tam była goła, niepodparty strop po tych robotach stalowych. Wylos stąd, a wy się szykujcie, widzicie gdzie? Co? Tam gdzie łatwiej. Ale co się? Dobra, no. Tak, kondycyjnie, dobrze. Ja bardzo dobrze. Poczekamy. Jeszcze nie idziemy, poczekamy chwilę, żeby ta chmura pyłu poszła przed nami. Nie było zastosowania dla tego węgla. Wszystko zmieniło się, kiedy w 1763 roku wygasła trzecia wojna śląska. Wojny prowadzone pomiędzy państwem Austriackim a Prusami.
Prusy zwyciężyli, przejęli po Austriakach kontrolę nad terenami Górnego Dolnego Śląska i jako pierwsi zaczęli interesować się możliwością wznowienia wydobycia srebra w kopalni srebra w Tarnowskich Górach, srebra i ołowiu. Srebro potrzebne było oczywiście do wzmocnienia kasy króla pruskiego, a ołów do celów militarnych, ale kopalnia była zatopiona, zalana, nie było możliwości prowadzenia tej eksploatacji, nie było też odpowiednich pomp, którymi można by było tą wodę usunąć. W związku z tym Wilhelm von Redden, hrabia odpowiedzialny za rozwój górnictwa i hutnictwa na terenie Górnego Dolnego Śląska, postanowił sprowadzić z Anglii jedną z pierwszych maszyn parowych. Potężna maszyna parowa, ważąca 31 ton, przez 4 miesiące była transportowana przez Morze Północne, Bałtyk i w końcu Odrą w kierunku Koźla. I w końcu dotarła do szybu Fryderyk w kopalni srebra koło Tarnowskich Gór. 5-6 km. Druga brygada, pójdziemy. No tak dużo, bliżej ciągnijcie. Nie tak daleko. Sebastian, zaraz na szuku, prawda? Ja bym powiedział.